przywitać na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Wydział Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, jaką jest kolejna, druga z rzędu, można powiedzieć, w podobnym czasie jak rok temu, konferencja trenerów przy współorganizacji podokręgu piłki nożnej Tarnów. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć w terenie po raz kolejny w tak ciekawym piłkarsko miejscu. Szanowni Państwo, w imieniu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu w Tarnowie jest mi niezmiernie miło gościć Was wszystkich po raz kolejny na kursie konferencji, która została powierzona, jej organizacja została powierzona Podokręgowi w Tarnowie. Szczególnie miło jest mi powitać na dzisiejszej uroczystości, na dzisiejszym szkoleniu prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, pana Ryszarda Kołtuna. Wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Także życzę owocnego szkolenia i mile spędzonej chwili. Dziękuję bardzo. Nie tracąc czasu, przejdziemy sobie do pierwszego panelu, pierwszej naszej prezentacji, którą przedstawi nam pan trener Adrian Pietraszko. Dziękuję. Dzień dobry. Mam na imię Adrian Pietraszko i jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, że mogę dzisiaj przed Państwem stanąć. Tym bardziej, że dużo częściej można mnie spotkać na boisku niż w sali konferencyjnej. Szanowni Państwo, w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką. Życie pokazuje, że jest inaczej. Praktyka jest bardzo istotna, bardzo ważna, ale uważam, że w naszej pracy trenera piłki nożnej, teoria jest nieodłącznym elementem. I tak też podszedłem do dzisiejszej prelekcji, że zrobimy na początku mocny wstęp teoretyczny, a później już pokażemy to, co najważniejsze, to, co na boisku. Powinien w tym treningu, w tym środku znajdować się przeciwnik, jakaś określona przestrzeń, faza przejściowa, moment straty i odbioru piłki, kierunek gry i te pięć elementów znajdziemy w programie szkolenia. Ja dodaję szósty. Dla mnie bardzo istotna jest również decyzja, bo da się stworzyć środek treningowy, który zawiera te pięć elementów, a który nie będzie realny. Poproszę sobie wyobrazić grę. Zmienimy teraz obszar działania, pójdziemy w przygotowanie fizyczne, pewne aspekty motoryczne. Zapraszam serdecznie tutaj na scenę pana doktora Marcina Krawczyka, dobrze znanego tutaj specjalistę od przygotowania fizycznego na ziemi tarnowskiej. Albo pięciominutowy bieg mazek, kogoś mam na przykład, ktoś chce coś ode mnie, ale no nie mogę się z nim spotkać, to mu mówię, bić na stadion, najlepiej, żeby było równe podłoże i przebiegnij jak najwięcej jesteś w stanie przebiec w ciągu 30 sekund i daj mi tylko ten wynik w tych metrach, najlepiej zna 5 lat.
Ciebie pan trener Michał Macek, który niedawno jeszcze pracował w sztabie szkoleniowym Arki Gdynia, wcześniej m.in. Górnika Łęczna czy Korony Kielce. Dzień dobry Państwu. Na początek chciałbym właśnie podziękować za zaproszenie i możliwość tutaj udziału i podzielenia się z Wami i z tymi fragmentami gry. Cieszymy, że Małopolski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny powierzył nam organizację kursu konferencji dla trenerów. Ubiegłoroczny sukces, bo tak trzeba to szkolenie nazwać, czyli ponad 350 osób na kursu konferencji pozwolił nam w tym roku podejść spokojnie z nowymi wyzwaniami do dzisiejszej uroczystości. Cieszymy się, że odwiedzają nas znane osoby, trenerzy. W tym roku gościmy trenera Rumaka, byłego trenera Lecha Poznań, doświadczonego szkoleniowca, który będzie przekazywał wiedzę zgromadzonej tutaj grupie trenerów. Chciałbym, żeby to nasze spotkanie, słuchajcie, miało taki charakter rozmowy, czasami wymiany doświadczeń. No i jesteście troszeczkę dla mnie, słuchajcie, takim challenge'em, bo generalnie jak prowadzę zajęcia różnych grup, to zawsze tą całą grupę można podzielić na trzy części. Ci, co przyjechali tylko po punkty i oni wyjmą na pewno telefon na 100%, to musimy dołączyć, ale może ich przyciągnę na swoją stronę. Ci, którzy mają dość, bo są bardzo twarde siedzenia, trochę taki półmrok po obiadku, jest ciężko. No i tych, co chcielibyśmy czegoś dowiedzieć. I zawsze challenge'em jest dla mnie przyciągnąć z tych dwóch pierwszych grup do tej jednej i żeby wyszli ze spotkania z takiego ze mną i powiedzieli, kurde, warto było. A będziemy rozmawiali o tym, jak wprowadzić młodego zawodnika do piłki seniorskiej, żeby w pełni pokazał i rozwinął swój potencjał i swoje umiejętności. W ten sposób. Praca z trenerem polega na zbudowaniu w głowie wizji tego, czego chcesz. Wizji grania zespołu, wizji zawodnika, którego chcesz rozwinąć, pomysłu na to, jak twój zawodnik, jak twój zespół będzie funkcjonował. Takie powiedzenia ostatnio usłyszałem, do którego jestem w 100% przekonany i nigdy nie powiem mojemu prezesowi, że trener odpowiada za wyniki zespołu. Trener odpowiada za ludzi, którzy odpowiadają za wyniki zespołu. To piłkarz bierze odpowiedzialność na boisku, nie ty. Ty mu pomagasz, ty go kształcisz, ty go edukujesz do tego, żeby był w stanie podjąć właściwą decyzję, żeby był w stanie tę decyzję wykonać, żeby był w stanie rywalizować z każdym, kto będzie stał naprzeciwko niego. Kiedyś byłem na meczu, czekaliśmy na mecz kontrolny z Ruchem Chorzów, który był jeszcze w drugiej lidze, i na sam koniec wszedł chłopak. Na sam koniec. I się pytam tak małych chłopców przy linii, tam po jednej akcji. Słuchajcie, kto to jest? Nie, to jest Bartek Gdowik. Czemu on nie gra? No bo on tu nie gra. On tak czasami przychodzi, on tu nie gra. No to się zapytałem, czy możemy go wziąć, jak się do pierwszej dzień. No i udało się, wzięliśmy go. Dzisiaj jest reprezentacja, po 3 latach. Wiem, co jest wyjątkowo. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o serdeczne pożegnanie pana prezesa. Ja dziękuję wam, dobrego weekendu, wygrywajcie, pamiętajcie, żebyście zawsze potrafili z sobą rozmawiać. Przed meczem, po meczu, tak jak trenerzy, nie wiem jak teraz jest, bo nie byłem w Ekstraklasie, ale nie chcą pogadać na meczu. Nie tylko pogadać, Polski, bądźmy razem. Konferencję w Tarnowie organizujemy już po raz drugi. To dowód na to, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę. Małopolski Związek Piłki Nożnej jest od tego, żeby ułatwiać trenerom
możliwości dotarcia do wiedzy. W Tarnowie to się sprawdza. Konferencje regionalne robimy już od 2 lat, organizujemy od 2 lat. Oprócz Tarnowa organizowaliśmy jeszcze w Nowym Sączu, Nowym Targu, w Warii Zebrzydowskich, Chełmku. Są też oczywiście konferencje duże w Krakowie, w dużych obiektach, Tarnów na arenie Hali Wisły, Hali Hutnika. Teraz planujemy taką konferencję urządzić w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzisiejszej piłce trzeba mieć dużo większą wiedzę niż kilka lat temu o piłce, żeby docierać do różnych grup młodzieżowych, do młodzieży, do juniorów, do starszych grup. Dlatego też na takich konferencjach są prelegentami osoby, które specjalizują się w tej piłce. Cieszę się, że tutaj w Tarnowie jest zawsze taka duża frekwencja i życzę temu środowisku, żeby również to miało efekty w postaci wyników sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych.